W meczu piątej kolejki piłkarskiej łódzkiej A-klasy Sparta Łódź rozgromiła przyjezdną Burzę Pawlikowice. Wynik 8-0 mówi sam za siebie, a każdy łódzki kibic, który wybrał się na to widowisko sportowe, nie ma czego żałować. Posłuchajmy, co przed meczem mówili prezes klubu Dominik Kowalczyk, a także szkoleniowiec studenckiej drużyny Sławomir Ścieżko. Czy po tych czterech spotkaniach jakoś wyklarowały się już może konkretne cele na ten sezon? Myślałem się, tych konkretnych jeszcze celów nie ma. Te cztery kolejki na razie w sumie nic nie pokazały, bo każdy zespół może wygrać z każdym. No i zobaczymy, jeszcze poczekamy, jak wyjdzie z następnymi spotkaniami po prostu. Ile potrzeba tak mniej więcej rozegranych meczy w konkretnym sezonie, żeby już było wiadomo, o co gramy? To jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj część zawodników już ze sobą grała, dlatego ja też liczę na to, że nastąpi to niebawem i myślę, wydaje mi się, że z meczu na mecz powinno być coraz łatwiej. Część tej grupy grała ze sobą w reprezentacji uczelni, w reprezentacji Politechniki Łódzkiej. Chyba o cel tego meczu nie muszę pytać? Nie musi pan pytać. Mamy 4 punkty, 4 mecze rozegrane i liczymy na komplet punktów, nie ukrywam. Jakieś roszady w składzie się szykują? Cały czas są. Pojawiają się kontuzje, pojawiają się choroby. Kadra jest 35-osobowa, dostają nowi zawodnicy szansę gry. Najlepsi będą grali w kolejnych spotkaniach. I może jeszcze zapytam tak średnio o frekwencję kibiców na meczu, bo dzisiaj widzę, no nie ma zbyt wielu osób, ale tak na co dzień, czy kibice pojawiają się na meczach Sparty? Tak, kibice się jak najbardziej pojawiają, w zależności od rangi spotkania czy meczu. Najwięcej mieliśmy frekwencji prawie 600 osób, więc to jest całkiem jak na klasę niezła frekwencja, a w przypadku ważniejszych spotkań pojawia się około nawet 100 kibiców. Na zakończenie, jakbyś mógł jeszcze zachęcić właśnie kibiców do częstszego przychodzenia na mecze Sparty. Przede wszystkim A-klasa to wielkie emocje i poziom sportowy, który w niektórych meczach jest porównywalny do spotkań w wyższych ligach. Myślę, że każdy, kto przyjdzie na mecz, nie zawiedzie się. Łódzka! Już od pierwszych minut meczu było widać, o co grają łódzcy piłkarze, naciskając pressingiem na rywali z Pawlikowic. A pierwsza godna uwagi sytuacja dla gospodarzy pojawiła się już w 17 minucie, kiedy to ładnym strzałem z okolic pola karnego popisał się Krzysztof Nadajczyk. Już po 5 minutach golkiper z Pawlikowic musiał po raz pierwszy wyciągać piłkę z siatki, gdyż Bartłomiej Strzelczyk otworzył wynik meczu pięknym strzałem głową, a dokładnym dograniem uraczył go Krzysztof Nadajczyk. Na 2-0 podwyższył Jakub Komorowski w 27 minucie, utwierdzając gości w przekonaniu, że o punkty w Łodzi będzie im ciężko. Asystował ponownie Nadajczyk. Na następną bramkę kibice musieli czekać do 34 minuty, kiedy to rozgrywający wspaniały mecz Nadaj popisał się niesamowitym uderzeniem główką. Piłka, lobując bramkarza, wylądowała w bramce. Do przerwy wynik meczu nie uległ zmianie, a po ponownym wejściu na murawę gospodarze dosłownie znokautowali drużynę Burzy Pawlikowice. 2 następne ciosy zadał ponownie Nadajczyk. Kolejno w 58 i 63 minucie, jednocześnie zaliczając hat-trick. Przez ostatnie 20 minut meczu w grze uczestniczył Daniel Drozdowski, zmieniając Tomasza Niedzielskiego. Wpisał się na listę strzelców, podwyższając wynik na 6-0 po asyście Krzysztofa Gieracha. W 78 minucie widowiska pięknym strzałem z dużego kąta popisał się Artur Malicki, notując 7 bramkę dla gospodarzy, a ostateczny cios zadał jeszcze w tej samej minucie gry Drozdowski. Widzowie meczu mogą otwarcie mówić, że na ich oczach tworzyła się historia łódzkiej Sparty, gdyż sobotnie zwycięstwo było najwyższym w historii klubu. Posłuchajmy, co po meczu powiedział rekin pola karnego Krzysztof Nadajczyk. Będę rozmawiał z Krzysztofem Nadajczykiem, strzelcem aż 3 bramek w dzisiejszym meczu i do tego doszła jeszcze asysta, o ile dobrze pamiętam, no więc chyba o morale nie muszę tutaj za bardzo pytać. No tak, nie trzeba pytać, dobry wynik, dobry mecz, ale to dzięki całej drużynie nie byłoby tych 3 bramek i tych asyst, gdyby nie pozostali koledzy. No właśnie, szczególnie podobała mi się twoja bramka głową. Jest to kwestia samego podania, czy może trzeba się nauczyć tak dobrze walić z główki? Nie, to była kwestia bardzo dobrego podania. Strzeliłem się w linię obrońców przeciwnika. Akurat gra głową nie jest moją mocną stroną, ale się udało. Bardzo dobre dośrodkowanie, dobre wejście. No i udało się. Traktowaliście ten mecz jako mecz o 6 punktów, bo graliście z sąsiadem z tabeli, prawda? Tak, na pewno był to dla nas bardzo ważny mecz, dlatego że poprzednie 3 mecze no nie przyniosły nam zbyt wielu punktów. Cieszymy się z tego zwycięstwa, mam nadzieję, że to będzie taki początek takiej dobrej serii dla nas i każdy kolejny mecz będzie dla nas przynosił 3 punkty. No, zwycięstwo 8-0 to jest prawdziwy pogrom. Jak się świętuje po takim meczu? No ja nie wiem, ja wracam do domu, do żony, do dziecka, a chłopaki może pójdą na jakieś piwo. Od poniedziałku znowu treningi i przygotowania do następnego meczu.